Szymon, powiedz, jak dawno temu nawróciłeś się do Boga? Nawróciłem się pół roku temu. Pół roku temu? Tak, pół roku temu. Powiedz, z czym ty się borykałeś, Szymon, przez lata? Dokładnie 6 lat. Co się działo, powiedz, Szymon? Schizofrenię miałem. Miałeś schizofrenię? Tak. Co się działo, kiedy... Czym się objawiała ta schizofrenia? Różne dziwne stany emocjonalne. Nawet wręcz nieraz opętania takie. Okay. Przejmowanie kontroli nad ciałem, nieraz takie jakieś dziwne stany emocjonalne. Urojenia, paranoje. Ogólnie... No ciężko było. Chciało mnie to doprowadzić do zniszczenia emocjonalnego, do szaleństwa, do śmierci. A powiedz mi... Co było z tym głosem, który słyszałeś? Ile lat słyszałeś ten głos? 6 lat głos w twojej głowie. Tak. Co mówił? Że co masz zrobić? Zabić się. Po prostu zabić się. Mówił, żebyś się zabił. Tak. A powiedz, co się stało teraz, ostatnio. Teraz? No ogólnie... Kilka dni temu, tak. Dosłownie to było we wtorek. We wtorek. Wszystkie głosy odeszły. No w sumie jeden głos taki... denerwujący mnie, odszedł ode mnie, dziwne stany lękowe, dziwne stany emocjonalne. Zniknęło? Paranoje, wszystko zniknęło, wszyściutko. Zniknęła mu schizofrenia. Tak. Słyszeliście kiedyś o czymś takim? Ja mówię teraz do wszystkich schizofreników, słyszących głosy, mających paranoję. Powiedz, było też tak, że brałeś narkotyki przez wiele lat. Oj, tak, brałem. I to spowodowało, jak rozmawialiśmy, że twój mózg został uszkodzony i przestałeś mieć wyobraźnię. Tak. Powiedz, co dzisiaj jest, co się dzieje z twoją wyobraźnią? No, po prostu działa, najzwyczajniej w świecie działa. Działa. Wyobraźnia mu wróciła. Mózg się zresetował. Wszystko się zresetowało, wszystko działa. Głos schizofreniczny zniknął, mózg się zresetował. Dlaczego? Bo diabeł odszedł od Szymona. A odszedł od niego dlatego, bo Szymon uwierzył w moc Ewangelii Chrystusowej. Dziękuję ci, przyjacielu. To samo dotyczyć może każdego z was, którzy potrzebujecie, aby zostać uzdrowionymi, uwolnionymi. Nie ma takiej mocy ciemności, która nie odeszłaby z życia człowieka, który uwierzy w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.